Blisko 2 godziny trwała akcja przeszukania obiektów firmy Taurum Dystrybucja w Tarnowie. Po godzinie 11 strażacy odebrali telefon o podłożeniu bomby pod budynkiem siedziby. Ładunek wybuchowy miał według informatora znajdować się na ulicy Wodnej lub Lwowskiej, gdzie Tauron Dystrybucja ma swoje siedziby. O szczegółach akcji mówi brygadier Arkadiusz Dziadyk z Tarnowskiej Straży Pożarnej. Ze strony Straży Pożarnej udzieliliśmy wsparcia policji w czasie przeszukania budynku zakładu Ennion w celu ustalenia ewentualnego podłożenia ładunku wybuchowego. Zabezpieczaliśmy teren przed dostępem osób postronnych, rozpoznawaliśmy zaopatrzenie wodne, przygotowaliśmy do użycia sprzęt wysokościowy, braliśmy udział w rozpoznaniu mediów, które są w budynku i pozostawaliśmy na miejscu do czasu zakończenia działań przez policjantów poszukujących ładunków pirotechnicznych. Strażacy ewakuowali ponad 150 osób, natomiast policyjna grupa pirotechniczna przeszukała budynki. Proszę Państwa, prowadziliśmy dzisiaj działania związane z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego do jednej z firm zajmującej się dystrybucją prądu. W związku z tym podjęliśmy działania ewakuacyjne i sprawdzenie obiektu na ulicy Wodnej w Tarnowie, obiektu Ennionu, jak również drugiego z obiektów, który znajduje się w Tarnowie z branży energetycznej, obiektu Tauronu, co niestety wiązało się z konsekwencją i koniecznością też przerwania pracy kilku innym podmiotom, które znajdują się w tej siedzibie, bo jak Państwo widzicie, obiekt ten jest dosyć rozległy. Na chwilę obecną nasze działania zostały zakończone, dokonaliśmy sprawdzenia jednego i drugiego obiektu. Obiekty są sprawdzone, zastrzeżeń i uwag żadnych żeśmy nie zgłosili. Przywróciliśmy normalną pracę i normalny ruch osobowy. Zakończyliśmy też działania związane ze zmianą organizacji ruchu, ponieważ nasze działania wymusiły zorganizowanie objazdów i przez chwilę utrudniły naszym kierowcom poruszanie się po Tarnowie. Na chwilę obecną kończymy działania bez pozytywnego, czyli w tym dobrym słowa znaczeniu, potwierdzenia zgłoszenia. Uznajemy zgłoszenie za niepotwierdzone. Sprawca lub sprawcy fałszywego alarmu grozi do 3 lat więzienia oraz zwrot kosztów akcji. Proszę Państwa, o szczegółach niestety mówić nie mogę, natomiast każde zgłoszenie traktujemy poważnie. Nas obowiązują procedury postępowania w takich wypadkach, więc my nie potraktujemy żadnego zgłoszenia z urzędu w taki sposób, że jest to zgłoszenie niepotwierdzone, fałszywe, bądź jest to jakiś głupi żart. Niestety, jeżeli nie uda nam się we wczesnej fazie ustalić jakichś szczegółów dotyczących zgłoszenia i zweryfikować wiarygodności, tak jak mówiłem, stosujemy pełną procedurę. Natomiast sprawą drugorzędną, którą prowadzimy równolegle, jest prowadzenie czynności zmierzających do ustalenia sprawcy tego zawiadomienia i wszystkich negatywnych konsekwencji, które się wiążą, jak również podjętych przez nas działań, przez nas i Straż Pożarną, jak również Straż Miejską. Mam nadzieję, że sprawcę ustalimy i zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec niego. Jak podkreśla Arkadiusz Dziadyk, każde zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych niesie ze sobą duże ryzyko działań. Każde zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego jest potencjalnym zagrożeniem, tak ze strony samego ewentualnego ładunku, jak i ze strony niekonwencjonalnych działań, które muszą być prowadzone na miejscu takiego zdarzenia, mogące również nieść jakieś zagrożenia.